warszawskim Soho Factory odbył się najnowszy pokaz duetu Paprocki & Brzozowski. Kolekcja o nazwie Sex przyciągnęła prawdziwą plejadę gwiazd. Z naszej relacji dowiecie się, jak podobał im się pokaz. Dzisiejszy pokaz, zatytułowana ta kolekcja jest nazwą Sex. Ja widzę koronki u Ciebie. Tak, przezroczyste w dodatku. Ale trochę zakrywają, dyskretnie odsłaniają i właśnie taki seks lubię, że niedosłowny. I lubię się tak ubierać i też lubię, jak każda kobieta, czuć się seksownie. Było seksownie Twoim zdaniem? Bardzo. Ja w ogóle uważam, że to jest... Moim zdaniem ze wszystkich kolekcji, które widziałam chłopaków, to jest najlepsza. Nie było praktycznie sylwetki, która by mi się nie podobała, a było ich naprawdę dużo. I siedziałam obok Pauliny Krupińskiej i przy każdej rzeczy, przy każdym zestawie, przy każdej sukience mówiłam: o, to jakie super, to bym chciała założyć, to fajne. Dlaczego ten seks? Skąd ten seks? No bo seks jest wszechobecny w sumie, prawda, w naszym życiu, na każdym kroku. No właśnie dlatego, że jest wszechobecny, chcieliśmy się z nim zmierzyć i pokazać go w taki sposób, który nie będzie oczywisty, nie będzie banalny, nie będzie wulgarny, będzie po prostu piękny, dla nas piękny i taką kolekcję chcieliśmy stworzyć. Tradycyjnie zabawiliśmy się takimi skrajnościami, bo dla nas seks ma wiele znaczeń, oczywiście dla każdego ma wiele skojarzeń i chyba o to chodzi, żeby to było takie słowo, które inspiruje, a nie przynudza. I z jednej strony pojawiły się właśnie romantyczne koronki, a z drugiej strony bardzo seksowne wydanie koronek. Wręcz momentami jak dla nas perwersyjne, takie, których nigdy nie mieliśmy w naszych kolekcjach. I uważamy, że zawsze po środku romantyzm versus perwersja powstaje coś najciekawszego. To jest w ogóle ostatnio bardzo modne słowo i fajnie widzieć kobiety, które są otwarte na seks. Dla mnie ona miała taki klimat seksowny, dla mnie przez skojarzenie z latami 70., które te szerokie spodnie, koszule z tym zestawione, mocne kolory, to bardzo mi się kojarzyło z takim nastrojem Bianki Jagger, Jerry Hall z tamtych lat i takim trochę czasem, trochę wariackim, takiego Studia 54, gdzieś bardzo odlegle, bo to było bez pajetów, bez takich mocnych, błyszczących rzeczy, ale marynarki, krótkie spódnice albo szerokie spodnie, dzwony i koszule, to mi się z tym kojarzyło. Podobno to jest najlepsza kolekcja duetu Paprocki i Brzozowski. Mi się też podobała, bo bardzo ładnie uchwycili proporcje kobiety. Były bardzo ładnie pokazane linie, czyli wyciągnięte nogi, podkreślona talia. Pięknie dziewczyny wyglądały. Kolekcja była bardzo kobieca, szalenie taka subtelna, delikatna, seksowna, zmysłowa. Widziałam kilka rzeczy, które mi się bardzo spodobały. Ja jestem absolutnym fanem tego duetu i cieszę się, że dzisiaj mogłam zobaczyć ich najnowszą propozycję. Wszystko było bardzo seksowne, nawet kiedy był t-shirt, który był zabudowany, to miał perwersyjny, wymowny napis, który był dla mnie również bardzo, bardzo seksowny. Bardzo spójna kolekcja, ale ja zawsze im gratuluję, ponieważ oni zawsze są wierni swojej linii, swojej estetyki, nigdy nie zmieniają tego i to jest bardzo fajne i bardzo im gratuluję, bo to są naprawdę wspaniali ludzie.